Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej rozmowie dnia w studiu gościmy już wójta gminy Rząśnia, pana Tomasza Stolarczyka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W sobotę w gminie Rząśnia odbędzie się uroczyste oddanie do użytku drogi Brutus Marcelin Rząśnia. To jedna z największych inwestycji w gminie, która znacznie ułatwi życie mieszkańcom. Można powiedzieć, w jaki sposób ta inwestycja ułatwi życie mieszkańcom? No przede wszystkim chcę powiedzieć, że poprawi ciągi komunikacyjne na terenie gminy Rząśnia i ułatwi mieszkańcom wsi Marcelina, Brutusa, mieszkańcom Kodrania Kopów oraz Broszęcina dojazd do miejscowości Rząśnia, do gminy, do kościoła, do ośrodka, to co kiedyś już wspominałem. A przede wszystkim jest to droga wybudowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Chcę tylko dodać, że koszt tej drogi, który po przetargu nam wyszedł, to jest 8 milionów 600 tysięcy. Dofinansowanie z środków zewnętrznych, środków unijnych, to jest 6 milionów 200 tysięcy, 25% wkładu własnego. Tam był również udział kopalniany, gdzie kopalnia dołożyła nam do wkładu własnego 1,5 miliona. Gminę to kosztowało około miliona złotych, więc to jest bardzo ważna inwestycja i bardzo mnie to cieszy, że ze środków unijnych za tak małe pieniądze właśnie przy udziale partnera udało nam się wybudować. Ja tylko dodam, że to był wspólny projekt z gminą Kiełczygów. Udało nam się z partnerem wybudować bardzo ładną drogę. Ku umowie radości mieszkańcom i przede wszystkim podniósł się bezpieczeństwo na tej drodze, ponieważ droga jest szeroka, sześciometrowa, z poboczami, z bardzo ładną ścieżką rowerową. Sam miałem osobiście możliwość skorzystania. Wiem, że na tej ścieżce ruch rowerowy bardzo jest duży. Mamy coraz więcej fanów rowerów, także się z tego niezmiernie cieszę. W sobotę uroczyste otwarcie, które zostanie zorganizowane z wielką pompą. Tak, wszystkich zapraszam chętnych do udziału w tej uroczystości. Będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, będzie wicemarszałek Stępień, będą posłowie, będzie nasza gminna orkiestra, która będzie uświetniać to otwarcie. Będzie to poświęcenie drogi, także serdecznie wszystkich zapraszam. Ta inwestycja już się zakończyła w gminie Rząśnia. Droga zostanie oddana, właściwie już została oddana do użytku, a uroczyste otwarcie w sobotę, ale to nie jedyna inwestycja, która jest na ukończeniu w gminie Rząśnia. Podajmy tutaj przykład, choćby Dom Kultury w Kodraniu. Tak, ten Dom Kultury w Kodraniu zostanie oddany z końcówką sierpnia. Chcę przypomnieć, że tam w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich był ten dom remontowany. Koszt remontu to 740 tysięcy. Dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać, to jest 350 tysięcy. W tej chwili zostanie już ogłoszony przetarg na wyposażenie tego Domu Kultury i myślę, że na samej końcówce sierpnia uda również nam się oddać ten Dom Kultury, żeby mieszkańcy Kodrania, Broszęcina, Kopów, Marcelina mogli korzystać jeszcze w okresie wakacyjnym z tego Domu Kultury. W najbliższą sobotę również rozpoczynają się Dni Rząśni 2010. W tamtym roku zespół Bony M, w tym roku Natalia Kukulska. Co zadecydowało o takim właśnie wyborze, o takim właśnie programie w tym roku? Jak zwykle szukamy takiego wykonawcy, takiej gwiazdy, która by spełniała spełniała wymogi dla każdego słuchacza, czyli żeby był to słuchacz czy młody, średniego wieku i starszy. Wpadło w tym roku właśnie na wybór Natalii Kukulskiej. Myślę, że był to dobry wybór. Jak Natalia, jaką rodzaj muzyki prezentuje, wiemy. Ja myślę, że przyciągnie dużą ilość publiczności. Ja tylko dodam, że w niedzielę będzie występował Don Wasyl Junior. Również wszystkich serdecznie zapraszam właśnie na Dni Rząśni. W sobotę rozpoczynamy o godzinie 17:00, natomiast w niedzielę o godzinie 16:00, więc wszystkich miłośników sympatycznej atmosfery i dobrej zabawy zapraszam do Rząśni. Ja do tych zaproszeń oczywiście również się dołączam. Gmina Rząśnia przyłączyła się do zbiórki darów dla powodzian. Co udało się zebrać i do jakich miejscowości trafiły te dary? Chcę dodać Państwu tutaj i powiedzieć, że bardzo mocno włączyli się pracownicy Urzędu Gminy w tą pomoc. Zbierali pieniążki, za które zakupili
opryskiwacze, środki do dezynfekcji, ubrania, środki czystości. Oprócz tego gmina prowadziła zbiórkę od mieszkańców. Mieszkańcy gminy Rząśnia również bardzo mocno się włączyli w tą pomoc. Przynosili nam nowe pościele, kołdry, koce, ubrania. To wszystko zostało przekazane i zawiezione do Kędzierzyna, Koźla i okolic. Tam poszczególnym sołtysom w miejscowościach zostały te dary przekazane. Z tego miejsca serdecznie chcę podziękować wszystkim moim mieszkańcom, którzy czynnie włączyli się w pomoc dla powodzian. I moim oczywiście pracownikom. W gminie Rząśnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę 24 odcinków dróg. No właśnie, na ten cel zostanie przeznaczone około 5 milionów złotych. Które odcinki w gminie zostaną wyremontowane? Tak jak pani wspomniała, jesteśmy już po przetargu. Wiemy, że będzie to nas kosztować około 5 milionów. Jest to 24 odcinki, większe, mniejsze, ale znacznie to poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Rząśnia, wszystkich miejscowości. Ja wymienię tylko te, które będą w większych miejscowościach robione, te odcinki, jak Gawów, Biała, Rekle, Suchowola, Stróża, Broszęcin, Rząśnia. Te odcinki znacznie to, co wcześniej powiedziałem, poprawią bezpieczeństwo i komunikację na tych drogach, a przede wszystkim ułatwią mieszkańcom życie, bo to są drogi polne, którym mieszkańcy do tej pory dojeżdżali do własnych domostw. Znacznie to poprawi to, co mówiłem, bezpieczeństwo i komfort dojazdu. W sumie zostanie przebudowanych 15 kilometrów dróg. Tak, jest to odcinek, po zsumowaniu będzie to 15 kilometrów dróg. Ta budowa rozpoczyna się w miesiącu lipcu, a będzie zakończona w miesiącu sierpniu tego roku. Więc już w sierpniu będziemy mogli zobaczyć efekty. I na tym zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był wójt gminy Rząśnia, pan Tomasz Stolarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.